debaty mamy i taty. Kampania społeczno-informacyjna Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest Magdalena Osowska, psycholog, psychotraumatolog, terapeuta MDR. A będziemy rozmawiać o objawach uzależnienia cyfrowego u dzieci. Dając dziecku smartfona do ręki albo nie kontrolując tego, ile czasu spędza przed komputerem i co w nim robi, czy tabletem, możemy przyczynić się do tego, że nasze dziecko przestaje sobie radzić nie tylko z tym światem cyfrowym, ale wręcz można by zaryzykować i powiedzieć, że z rzeczywistością. Co powinno nas jako rodziców zacząć niepokoić i dać do myślenia, że są to pierwsze sygnały tego, że nasze dziecko jednak w tym świecie zaawansowanych technologii przybywa za dużo? Jeśli chodzi o uzależnienia, to moim zdaniem, jeżeli wiemy, że nasze dziecko używa technologii, musimy być bardzo czujni i bardzo ostrożni, przestrzegać limitów czasowych, też obserwować, co dziecko ogląda w sieci, do czego ma dostęp, no i przede wszystkim, ile czasu spędza przed ekranem. Bo jeżeli spędza czas przed ekranem, to, drodzy rodzice, musimy mieć na uwadze to, że zawsze może dojść do uzależnienia. A jeżeli zauważamy, że dziecko staje się drażliwe, ma problemy ze snem, ma problemy z nauką, nagle izoluje się społecznie od rówieśników, albo jego rozmowy są bardzo monotematyczne, to znaczy mówi tylko o świecie wirtualnym, traci zainteresowania rzeczami, które do tej pory sprawiały mu przyjemność. Na przykład dziecko, które bardzo lubiło układać klocki Lego, nagle przestaje układać klocki i nie jest to zmiana rozwojowa, czyli jeszcze po prostu powinien interesować się takimi budowlami, takimi rzeczami. To już jest pierwszy sygnał, że powinniśmy poobserwować dziecko, zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. A jeżeli zauważamy, że naprawdę coś jest na rzeczy, to serdeczna prośba, zgłośmy się do specjalisty, bo nam rodzicom czasami jest bardzo ciężko spojrzeć z boku, że to już jest problem, że dziecko potrzebuje pomocy. Bardzo często moi pacjenci w gabinecie sami mówią, że prosili o pomoc, ale bardzo specyficznymi metodami. Rzadko kiedy dziecko przychodzi, mamo, coś się ze mną dzieje, pomóż mi. To są różne sygnały, często związane z tym, że dziecko wykazuje zaburzenia w zachowaniu, że ma problemy z jedzeniem, albo zbyt dużo je, albo zbyt mało. No bo też pamiętajmy, że często te nasze malutkie dzieci, które sadzamy przed telewizorem i wtedy karmimy, no to może stracić takie poczucie sytości i wtedy może być problem z otyłością. O tym też należy pamiętać. I tak jak mówiłam, nasze dziecko może sygnalizować różnymi rzeczami to, że jest już jakiś problem, że coś złego się dzieje. Więc myślę, że bardzo ważna jest taka uważność na dziecko i na to, ile czasu spędza w sieci. Tak zastanawiam się, bo powiedziała Pani wprost o uzależnieniach. Czy w takim razie to uzależnienie od technologii można przyrównać do uzależnienia takiego, które nam się kojarzy, tak jak od nikotyny, alkoholu czy narkotyków? Czy to jest ten sam mechanizm i na czym on polega? Tak, mechanizm jest taki sam, bo pamiętajmy, że ośrodek przyjemności w mózgu jest ten sam. I nieważne, od czego on się uzależni, to uzależnienie jednak będzie. I te uzależnienia wyglądają bardzo podobnie, czyli po prostu potrzebujemy tego środka, który sprawia nam przyjemność, ale oczywiście jest ta habituacja, czyli mózg przyzwyczaja się do bodźca i potrzebuje tego bodźca coraz więcej. Nieważne, czy to są substancje psychoaktywne, czy to jest po prostu ekran. Potrzebujemy, czy nasze dziecko potrzebuje tego coraz więcej i może dojść do przypadku, kiedy słyszałam o dziecku, które nawet robiło siusiu do słoika, bo nie było w stanie odejść od monitora komputera. Tak bardzo było uzależnione od gier komputerowych. Ten ostatni przykład bym powiedziała, że jest nawet dość drastyczny i wręcz można powiedzieć o swojego rodzaju tresowaniu, na które godzimy się jako rodzice, dając taki nieograniczony dostęp do zarówno urządzeń, jak i
internetu. Tak, to my dajemy dostęp, to my wkładamy jako rodzice do ręki naszych dzieci technologię, bo potrzebujemy trochę spokoju dla siebie, a w pewnym momencie to jest nam na rękę, że dziecko jest cicho, zajmuje się czymś, ma jakieś kontakty społeczne, mówi o tym, że ma jakieś grono znajomych, ale pamiętajmy, że to jest grono wirtualne, że te kontakty są bardzo płytkie, bardzo pobieżne, często bardzo przemocowe, bo dużo łatwiej przekazywać treści bardzo przemocowe za pomocą smartfonu, niż powiedzieć komuś to w twarz. Więc tak, to my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, że to dziecko w pewnym momencie jest uzależnione od technologii. Wspominała też Pani o tym, że często małe dzieci sadzamy z jedzeniem i pozwalamy im oglądać bajkę. I przez to często jest tak, że te dzieci są otyłe, bo po prostu za dużo jedzą. Tak sobie myślę, że w czasach, w których się znaleźliśmy, nauki zdalnej, może też być niepokojącym zjawiskiem, że młode osoby siedzą na lekcjach zdalnych i zamiast wykorzystywać przerwy na jedzenie, po prostu jedzą w czasie lekcji. Czy obecnie nauka zdalna powinna też trzymać się takich reguł normalnej nauki stacjonarnej? Jak najbardziej, ma Pani rację, bo często nawet moi młodzi pacjenci w gabinecie opowiadają, jak w czasie lekcji na przerwach grają ze swoimi kolegami, koleżankami z klasy w grę lub oglądają filmik, wykorzystując do tego przerwę, nie odchodząc od ekranu komputera, a w międzyczasie na przykład wjeżdża wnoszony rękami mamy talerz z kanapkami, jogurt, herbata. Nawet dziecko nie ma okazji do tego, żeby wstać zza tego monitora i pójść do kuchni, porozmawiać chwilę z mamą, zrobić sobie nawet samemu kanapkę, tylko dostają wszystko od razu z wielką łatwością i nie ma nawet takiej motywacji do tego, żeby wstać. Ja wiem, jak to wygląda, bo dzieci opowiadają, że te przerwy to wcale nie są rozmowy. To jest po prostu czas spędzany na wspólnym graniu albo wspólnym oglądaniu filmików podesłanych przez kolegów. Pani Magdaleno, no to sobie już wyobrażam teraz wszystkich rodziców, którzy pierwszą rzeczą, z którą się spotkają, będzie zniecierpliwienie. Jak sobie poradzić, kiedy postanowimy jednak wejść na te tory świadomych rodziców, no bo trzeba to zaznaczyć. Nowe technologie, czy zaawansowane technologie są nie tylko wyzwaniem dla dzieci i to nie tylko tym technologicznym, jak je obsługiwać, ale też dla nas dorosłych, tego, że poznajemy mechanizmy, którymi one nas stresują. Na pewno nasze dzieci zareagują złością, bo chcemy im odebrać coś bardzo atrakcyjnego, do czego są przyzwyczajeni, co lubią i też pamiętajmy, co wykorzystują jego ich znajomi, bo też często spotykam się z takim zjawiskiem, że rodzic nawet zastosuje detoks cyfrowy dziecku, ale dziecko potem wraca do znajomych i ci znajomi rozmawiają o technologii, więc dziecko czuje się wyobcowane i w pewnym momencie zostaje odrzucane przez środowisko. To też jest pewnego rodzaju zagrożeniem i musimy dziecko na to przygotować, żeby szukało innego kręgu znajomych. Znajomych, którzy mają zainteresowania inne niż wirtualne. Jak sobie radzić ze złością? Przede wszystkim zmierzyć się z tym. Nie bójmy się złości naszych dzieci. To my będziemy modelować, jak sobie z tą złością radzić. Bo jeżeli zareagujemy złością na złość, no to czego nauczymy nasze dziecko? To, że złością można dużo osiągnąć, co więcej, wyprowadzić mamę lub tatę z równowagi. A wyprowadzenie z równowagi to jest najprostsza droga do tego, żeby rodzic się ubiął. Nie bójmy się złości naszych dzieci. Reagujmy na złość spokojnie, bądźmy konsekwentni i przede wszystkim bardzo dużo rozmawiajmy i pokazujmy te zagrożenia w sieci. Dziękuję bardzo. O tym, jak stawiać granice w tym cyfrowym świecie, ale też tym rzeczywistym i o tym, jak wspierać rozwój swojego dziecka, rozmawialiśmy z Magdaleną Osowską, psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą MDR, ekspertem Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Bardzo dziękuję za uwagę. Aleksandra Gil. Program współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.